Witam kochani, dzisiaj będziemy robić galaretkę oto z tego karpika. O, ma niecałe pół kilograma, taki malutki. Złowiony przez nas. Tak, oczywiście, będzie pyszny. Zaczniemy od ugotowania wywaru, bo najpierw musimy ugotować wywar warzywny, żeby właśnie dodać później tego karpika, ale dodamy też te płetwy i ten ogonek do wywaru. Ja się zabieram. Muszę teraz tego karpika pociąć w dzwonki. Tak, a ja nastawiam wywar. Mamy przygotowane warzywka, mamy wodę, ponad troszkę było ponad litr. Dajemy selera naciowego, bo akurat nie mam w korzeniu. Trochę pasternaka. Parsnypa. W polsku pasternak. Zastępuje nam pietruszkę korzenną. Pietruszka zielona i troszkę pora. No i te płetewki, co żeby poobcinał. Przybliż. Nie chcą za dużo płynu, bo nam nie będzie za dużo płynu potrzeba. Tak, żeby tylko przykryć. Tak. Potrzebujemy, żeby wydobyć smaczki tych warzyw. No i te ścinki wrzucamy z ryby. Wszystkie płetwy. Wszystkie te ścinki właśnie. Smaku. I do tego dajemy dwa malutkie listki laurowe, dwie kulki ziela i parę kulek pieprzu. I pół łyżki soli. Ja tylko daję pół łyżki. Później spróbujemy jak coś. I to gotujemy co najmniej 45 minut, do godziny. Kochani, mąż pokroił pięknie tego karpika. Właśnie tak go poporcjowałeś. Poczeka sobie teraz na wywar, bo wywar musi się ugotować. Odcedzimy, dopiero włożymy karpia. Kochani, po godzinie gotowania musimy teraz wyjąć wszystkie te warzywka. Zostawimy tylko płyn. Tak, wszystko to wyjmę. Teraz będziemy wkładać do tego rybkę. Same warzywka, ten wywar no, taki pachnie. Wywar fajny właśnie. Oj, tam coś tam zostało, to nie szkodzi. Ja to później przecedzę i tak. I teraz mamy tutaj rybkę. Ona była w lodówce przez ten czas. I wkładamy ją, wezmę ręką, tak delikatnie wrzucę. Nie może wrzucić, to później trzeba uważać, jak już się ugotuje. Tak. A tak poukładamy sobie. Są malutkie takie kawałeczki, takie steki. Malutki karpi był taki. Niecałe pół kilo. Tak, no, miał pół kilo, jakby cały. A, coś fajnego. Od zagotowania zmniejszymy na minimum, na tak, żeby tylko pykało sobie i będziemy gotować między 15-20 minut. 20 minut. Czekamy, jak się tylko zagotuje, to zmniejsza. Rybka się zagotowała delikatnie. Dodajemy teraz troszkę czosnku, znaczy troszkę, jeden duży ząbek. Kroję w takie grubsze plastry. Dobrze. I ostra papryka. Na życzenie męża. Oto galaretka dla niego. Kochani, to jest właśnie dla mnie, dlatego będzie tak troszkę pod mój smak. No i gotujemy 20 minut. Kochani, minęło 20 minut. Rybka wygląda pięknie, tylko teraz musimy delikatnie. Tak, wzięłam sobie tą łyżkę taką właśnie dziurawą i będę wyjmowała. Staram się delikatnie. Chodzi tak. Będzie dobrze. O, wygląda bardzo dobrze. A potem i tak będziesz to układał ładnie. Tak, ładnie ułożymy. No tylko wyjmę delikatnie. I za chwilkę ten wywar przecedzę i dodamy żelatyny. Już pięknie pachnie. Pachnie, czuję, pachnie ładnie. Czuję ten por. No był. Czuję właśnie por. Pięknie. Teraz dostawimy do przestygnięcia. Na chwilkę, żeby przestygła. I ty właśnie zalejemy. Doprawimy i zalejemy. To ma to rybkę. Kochani, tego płynu nie przecedzamy, bo mąż sobie zażyczył, że chce to wszystko mieć w galarecie. Te czosnki, te wszystkie smaczki. Tak, kochani, bo ja to bardzo... Płynu mamy tak około 700 ml. Dajemy dwie płaskie łyżki żelatyny. Mąż chce bardzo gęstą galaretkę. Twardą galaretkę. Twardą taką. Rozpuścimy dobrze i zalejemy oto tą rybkę. Rybka już czeka. Karpik już czeka sobie. Karpik przez nas złowiony. Kochani, nie pamiętam, kto złowił, ty czy ja. No nieważne. Ale my złowiliśmy. Tego płynu może będzie troszkę za dużo. Nie szkodzi, nie szkodzi.
Ja lubię. Dobrze, rozmieszałam i wlewam taki gorący ten tak płyn. Tak spokojnie, pomalutku. Pomalutku. A później wybiorę tą resztę, jak będzie za dużo, będzie płynu. Wlewaj, wlewaj wszystko, wlewaj wszystko. Ja to wszystko zjem. Ty lubisz tą właśnie. O Jezusie, kochani, ja już czekam na tą galerę. No poczekasz parę godzin. Parę godzin? Ona ja będzie czekam, szybciej. Ja już czekam parę miesięcy, kochani. No dobrze, święta nadchodzą, to będzie karpik w galarecie. Na święta. Już spróbujemy przed świętami. O, na pewno. Prawdopodobnie jutro. Kochani, galaretka dnia następnego. Zobaczcie, jaka twarda. Nic się nie rusza nawet. Teraz ją musimy przełożyć na ten talerzyk. Uda mi się? Troszkę z troszku muszę ją pod tak już. Tak, naokoło. Naokoło podkroję nożem. Galareta skarpika. No, jestem ciekawa, czy ona mi wyjdzie, wiesz? Połóż tylko na talerz i czekaj. Tylko połóż i już. I na chwilę zostaw. To spadnie, sobie. Tak? O, powinna spaść. No tamta nam spadła. Bo tamta była w folii, a ta jest bez folii. No ale też nie, bez folii była w tej miseczce. Troszkę dłużej może zejdzie. Tak, tak. Troszkę się podgrzeje, za chwilę spadnie. Za chwilkę opadnie. Poczekamy. O, i galaretka spadła. Trwało to może minutkę. Kochani, pięknie wygląda. Galareta skarpika. Wszystkie te smaczki są na górze, nic nie przecedzaliśmy, bo tak sobie mąż życzył. A ja uwielbiam te smaczki. I to wszystko zostało, ale pięknie wygląda, zobacz. Piękna galaretka. Będziesz próbował? A, oczywiście, muszę spróbować kawałeczek. Kochani, staram się jakoś tak to ukroić. Kawałeczek? O, o, tak, złapałam tutaj, żebym gdzie... Żebym mógł sobie spróbować. Ukroiło mi się? Chyba tak. Kroi się. O, czekaj, muszę tutaj złapać, przeciąg, nie chciałabym... No, no tak jak wyjdzie, bo to mają ości te karpiki. Tak. Znaczy to jeden karpik. Taki kawałeczek mi wyszedł. A dawaj, bo ślinka leci. Wystarczy ci? O, wystarczy. Ja będę próbował tą galaretę z karpika. Kochani, dodaję sobie troszkę magii. Tak, parę kropelek pokropiłam. I cytrynki. I będziesz próbował. I próbuję tego karpika. Będzie ci wygodnie, bo trzymasz talerzą. Spróbuj galaretki z tamtej strony. O, złapałem, złapałem, złapałem. Złapałeś, złapałeś, udało się. O, dobra jest. Próbujemy. Oście. Spróbuj ten płyn, jak smakuje właśnie. Coś pysznego, kochani. Jak ten płyn smakuje. Pierwsza klasa. Ja tylko jedną ręką tutaj obsługuję się, bo mogłem postawić tą kamerę, ale nie szkodzi. Nie szkodzi, spróbujemy. Twardziutka galareta. Spróbujemy. Nie ma nic lepszego od ryby w galarecie, kochani. Dziękujemy za oglądanie. Trzymajcie się. Na razie, kochani. Do następnego. Do następnego. A ja tego karpia sobie teraz zjem.